Witam Was serdecznie, tutaj Łukasz z Rodzice w biegu.pl. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jedną z istotniejszych rzeczy, o które pytacie, a natomiast nie jest to dobrze gdzieś tam pokazane w internecie. Demontaż siedziska w przypadku wózków firmy Thule i montaż gondoli. Mamy tutaj dwa modele, jeden to Thule Urban Glide i model Glide. Model Glide stoi u nas w showroomie w Warszawie na Powiślu. Jest to model, który już ma zdemontowane siedzisko. Zamontowano na stałe, jakby tutaj pokazaną gondolę, jak to będzie wyglądać w przypadku demontażu siedziska. Natomiast pokażę na przykładzie Thule Urban Glide'a, jak wygląda to sam demontaż siedziska i zamontujemy gondolę, żebyście mieli pogląd, jak to jest proste do zrobienia. To tak, pokazuję. Najpierw zaczniemy od tego, że z tyłu mamy, pokażę dwie śrubki, dwa zaczepy do odczepienia tutaj, z jednej i z drugiej strony. To są przyciski, po prostu klikamy, odciągamy, opuszczamy sobie siedzisko, żeby było to pokazane całościowo. Odczepiamy daszek. Daszek do daszka potrzebujemy ampula jednego rodzaju. Tutaj odkręcamy w jednym miejscu. Jak widzicie, to nie jest specjalnie skomplikowane. Może trochę ten dostęp ze względu na zasłonięcie materiałem jest troszkę utrudniony, ale jak widzicie, jest to do zrobienia. Jedna śrubka. Wyżej mamy drugą śrubkę, która nam trzyma pasek pleców. Też odchylić materiał należy. Wyszło. Z drugiej strony symetrycznie mamy to samo rozwiązanie. Odchylamy materiał, odkręcamy. I jeszcze jedna śrubka mocująca. Plecy wózka. Wyjmujemy daszek i teraz pokażę Wam, jak demontujemy górę. Całość wózka, że tak powiem, jest samodzielnie też do wyprania. To też jest spoko rozwiązanie. Rozpinamy tutaj górę. Jak widzicie, materiał fajnie odchodzi. Dosyć przemyślane to jest przez Thule'a, jak większość rzeczy. Mamy już górę zdjętą i teraz tak, pod siedziskiem odchylamy. I mamy tutaj dodatkowe zabezpieczenie. Musimy ten pasek parciany wyciągnąć, przełożyć. Tutaj jest troszkę zabawy, ale sobie poradzimy z tym. Wyciągamy i mamy tak, zluzowane plecy, opopuszczony dół, góra materiału i możemy wszystko, jak widzicie, na fiszbinach, ten materiał, który jest tutaj wciągnięty, powoli starać się. A i jeszcze tutaj, o, pokażę w jednym miejscu to, czego nie pokazałem, tutaj wypinamy, o, ten odczepiamy w tym miejscu i z drugiej strony też trzymanie pleców, dlatego o tym jeszcze trzeba pamiętać. O, odczepiamy i teraz ten materiał powinien nam równo, symetrycznie z jednej i z drugiej strony schodzić. Już tutaj się zaczepiło. Ściągamy całość siedziska. O! Jak widzicie, siedzisko możemy schować, bezpieczne, zabezpieczyć i pokażę teraz spięcie. Jak widzicie, mamy gołą ramę i przepniemy sobie tą gondolę
w glajda, demontując adaptery. Jeden adapter. Momencik, tu jest. Wyczuwamy palcem ten cypek, który mamy. O, zatrzaskujemy. Podobnie robimy z drugim elementem. Ten cypek od dołu, który mamy, też wyczuć palcem, naprowadzić, zatrzasnąć. I całość gondoli mamy. Cyk, zaskoczyło. I jak widzicie, nie jest to specjalnie skomplikowane, parę minut mi to zajęło. I można spokojnie używać wózka właśnie w ten oto sposób z zamontowaną gondolą. Do zobaczenia przy następnych naszych realizacjach. Pozdrawiam serdecznie.